zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Papińska. Cześć Gosia, witajcie słuchaczki. Cześć Agnieszko, witamy ponownie, bo mamy kontynuację odcinka o wysokiej wrażliwości. Tak, robimy, dla przypomnienia, robimy test, czy jesteś wysoko wrażliwa. Skończyłyśmy na 6 pytaniu o przytłaczających bodźcach słuchowych, dotykowych i innych. Jeszcze tutaj. Właściwie z każdego innego zmysłu. Tak, jeszcze tu właśnie po nagraniu powiedziałam Gosi, że to jest ten paradoks, ponieważ ja nigdy nie miałam ani dotyku, ani węchu takiego mocnego, więc dlatego myślałam zawsze, że ja to nie jestem wrażliwa. Ale dotyk chyba jednak masz, w sensie, że ja to interpretuję, gdy mówiłaś nieraz o byciu mamą, że jak dziecko już za bardzo tak, wiesz, wspina się po tobie, jak małpa po drzewie i cię tak bodźcuje właśnie fizycznie, no to zaczyna ten dotyk być taki już uciążliwy. Ja to przynajmniej też tak u siebie odczuwam. Mam. Tak samo jak nie cierpię, jak ktoś mnie głaszcze zbyt długo w jednym miejscu. W pewnym momencie mam wrażenie, że ta ręka mnie już zaczyna w tym miejscu parzyć, czy tam inna część ciała, że to już zaczyna być takie denerwujące. I nieraz mi się zdarzyło po prostu strzepać rękę mojego męża, jak, wiesz, tak bezrefleksyjnie, odruchowo mnie głaskał na przykład za długo po ramieniu. To dla mnie ten dotyk zaczyna się w pewnym momencie robić taki, że Jezus Maria, weź tą rękę, bo ci coś zrobię. A widzisz, ja to też mam i to, co jest od dzieciach, też mam to, co powiedziałaś, chociaż ja zawsze myślałam, że tu chodzi o ogólny chaos i to, że po prostu za dużo się dzieje naokoło. Natomiast raczej to jest coś takiego, że ja to interpretowałam zawsze, że coś jest ze mną nie tak. Bo nawet pamiętam, mama od zawsze mówiła, a ty to nie lubiłaś się przytulać. I to było też takie no coś ja się myślę, z tobą właśnie nie dotyk tak. Za mocno odczuwałaś dotyk. Że się nie lubiłaś przytulać. Wiesz, że zawsze myślałam, ja to muszę sobie przepracować, że muszę zacząć lubić się przytulać. I właśnie jak się pojawiło dziecko i wtedy się okazało, że właśnie wszyscy tak się rozkoszują, bo babaski tak pachną, bo są takie miłe. A ja sobie myślałam, Boże, cały czas ktoś jest do mnie przyklejony, w ogóle nie zniosę tego. I właśnie wtedy dzięki temu odkryłam, że jestem osobą wysoko wrażliwą, bo tak się potoczyło, gdzieś ktoś mi powiedział, żebym sobie przeczytała. No widzisz. No a mamy teraz tak jakby trochę inny rodzaj pytań i po teście wytłumaczymy, o co chodzi, że są tak jakby różne aspekty, tak, prawda? W ogóle jak się w naszych zachowaniach przejawia wysoka wrażliwość. I w pytaniu 7 jest stwierdzenie, że mam bogate, skomplikowane życie wewnętrzne. Nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, jak ty to masz sformułowane. No ja mam to samo, bo czytamy z polskiej wersji. Ale też masz w nawiasie złożone? Nie, ja mam tylko tak, jak przeczytałeś, okay. Dokładnie. Okej, okay. Mam bogate, skomplikowane życie wewnętrzne. No to no mamy, no co? Całą audycję na ten temat nagrywamy, no przecież. Ja mam tak skomplikowane, że mało kto jest w stanie to zrozumieć. I jeszcze przez wiele osób jestem cały czas określana, że jestem strasznie tajemnicza, nie idzie mnie rozgryźć. Całego życia nie starczy, żeby mnie poznać. Co ja sobie w tej mojej głowie roję? A to wszystko wysoka wrażliwość, widzisz. My tak mamy. Przejdziemy do kolejnego. Tak, głośne dźwięki sprawiają mi dyskomfort. No to właściwie jest bardzo podobne do 6, tylko chodzi konkretnie o dźwięki, nie? Tak. I może nie chodzi już o syrenę, która jest po prostu bardzo charakterystycznym dźwiękiem, tylko że w ogóle hałas, że rzeczywiście my nie lubimy zbyt głośnych, choć ty powiedziałaś, że odkryłaś sobie jakieś zamiłowania byle od czasu do czasu. No ja mam ten paradoks właśnie, że ja lubię głośne ja dźwięki, które lubię, tak? Nie cierpię. Głośną muzykę, no hałasu też nienawidzę. Tak, ale samo to właśnie jakieś krzyki, jak dzieci za bardzo krzyczą i to jest głośne, no to nam naprawdę, my to czujemy dosłownie w ciele jako ból. Tak. Naprawdę mnie to czasami, ja czuję, jakby mi ktoś w ciele zadawał jakieś takie fizyczne cierpienie, to jest okropne. I powiem ci jeszcze, bo to te wszystkie punkty się składają na to taką, powiem, ilustrację mojego życia ostatniego, ponieważ ja muszę przejść, idąc do przedszkola, przez taki tunel. Idzie się przez tunel 5 minut, tunel prowadzi po drodze na stację metra, w tunelu też zostawia się rowery, w tunelu idą ludzie w dwa kierunki oraz jeżdżą rowery w dwóch kierunkach. W tunelu są też żebracy, są też dwóch panów po dwóch stronach tunelu, którzy grają, jeden na harmoszce, drugi gra na gitarze elektrycznej. W tunelu
Ten tunel jest dla mnie takim koszmarem. Bo jest bardzo długi. Tak, bo to jest bardzo długi tunel w ogóle i ten tunel jest dla mnie takim koszmarem, z którym się mierzę teraz już tylko 2 razy dziennie, ale jak odprowadzałam dziecko na te kilka godzin do przedszkola, to było to 4 razy dziennie, więc i powiem tak, ten tunel zawsze wydawał mi się koszmarem i myślałam, że nie może być gorzej do momentu, jak zaczęto remont tunelu, bo ten tunel ma swoją drugą część. Ten tunel ma swoją drugą część, w której jadą samochody i autobusy. I tam też można obok iść ulicą. I tam też jest w ogóle hardcore, jeśli chodzi o hałas. Chociaż jest przynajmniej coś przewidywalne, bo wiadomo, że nikt na ciebie nie wpadnie rowerem, pies na ciebie nie wpadnie, nie potkniesz się o grosze żebraka, mówiąc brzydko i tak dalej. I nastąpił remont tego tunelu dla samochodów i on zaczął być wyburzany. I jest wyburzany, część tego tunelu jest niszczona tym, bo to jest taki betonowo-zbrojeniowy tunel, więc część jest regularnie niszczona ciężkim sprzętem, więc teraz jak idę przez ten tunel, to nie dość, że jest remontowany i są tam różne po kolei takie jeszcze przeszkody, to jeszcze wszystko się trzęsie, ponieważ te młoty pneumatyczne go burzą. I ja naprawdę, jak wracam do domu po przejściu, idę tylko po dziecko do przedszkola, 25 minut po drodze, 5 minut w tunelu i z powrotem, i jeszcze z dzieckiem, które jest takim diabłem tasmańskim, na które muszę uważać, żeby ktoś w nie nie wjechał i tak dalej. I powiem tak, jak wracam, to się czuję, jakbym wróciła z wojny. Jest to dla mnie tak oczywiste, ja po prostu muszę dojść do siebie. I jakiś czas temu mówię do mojego męża, Jezus, czuję się, jakbym wróciła z wojny, idąc przez ten tunel. A on na mnie patrzy i mówi, nie no, bez przesady. I wtedy pomyślałam i tak do mnie, naprawdę? Aż tak źle? No bez przesady. I ten tunel jest dla mnie po prostu tym takim miejscem, w którym nie dość, że jest hałas, nie dość, że jest brud, nie dość, że jest wszystko, to jeszcze zwracam uwagę na wszystko, tak? Bo mój mąż jak idzie, on nie myśli o tym, że ta żebraczka, ona nie ma... No bo ty właśnie i tak dalej, tak? A ten facet tu sprzedaje swoje rysunki, a może ten... Mnie na przykład męczy to, że ja powinnam się uśmiechnąć, każdemu żebrakowi coś dać, ale jednak nie mogę dać, bo przechodzę 2 razy dziennie, no zbankrutowałabym, jakby wspierając każdego w tunelu. No wiadomo. No, ale to myślę, że tutaj też jest bardzo charakterystyczne, bo u ciebie no to jest rzeczywiście już taka bardzo skrajnie sytuacja... No, wyczerpująca, ale też tak z domowego podwórka, no bo nie każdy ma taki tunel, na szczęście. Powiem tak, jeśli jesteście też wysoko wrażliwe, nigdy nie zamieszkujcie po złej stronie tunelu. Dokładnie. W ogóle duże miasta męczą osoby, no tak, osoby tak, która koi. Ale też na przykład płacz dziecka jest czymś takim. Taki długotrwały płacz. Jest, jak to jest hardcore. Marudzi albo jest chore, bo nas to męczy podwójnie. No z jednej strony po prostu emocjonalnie, a z drugiej strony często jest tak, że dziecko przestanie płakać, więc ktoś, kto emocjonalnie się tym tylko obciążał, odetchnie, a my jeszcze tak naprawdę potrzebujemy właśnie przestrzeni, żeby dojść do siebie, bo nas to na poziomie fizycznym też wykańcza. Więc to jest też bardzo charakterystyczne. No to dalej mamy. Do głębi porusza mnie sztuka i muzyka. O, ja to mam bardzo. Bardzo. No, u mnie na przykład nie idzie to w tym kierunku, że w związku z tym ja się jakoś strasznie interesuję i idę w ten świat, ale rzeczywiście, i też nie każdą sztukę rozumiem, nie każdy rodzaj muzyki mnie porusza, ale jak siądzie na coś, co naprawdę tak jakoś akurat jest w moim guście, no to tak, to się w to bardzo zatapiam. Ja powiem, że ten punkt dla mnie też był bardzo ważny i w tym roku bardzo na niego postawiłam. I to jest taki punkt, który przeciwważy mi ten tunel. No jeszcze nie oszalałam, chodzę po to dziecko, żeby było jasne. Ale na przykład nie zapomnę tego, jak byliśmy w tym roku na koncercie Staszka Sojki, który jest na 100 wysoko wrażliwą osobą. I ja pamiętam po prostu to jakąś... Ja naprawdę wpadłam w jakąś ekstazę słuchając go. Gdzie nigdy nie byłam jakąś wielką fanką. Ale połączenie tych tekstów, tej muzyki, myślę, że też tego, co on sobą jako osoba taka wrażliwa też emanuje i tych muzyków, to wszystko i tego, że w takiej to było sali nie za dużej, bo to nie był duży koncert, gdzie byli też ludzie, którzy też myślę, że jakoś odbierają na tym poziomie tą muzykę, niesamowite.
Punkt 10. Jestem sumienna. No ja aż za bardzo. Ale porozmawiamy o tym chwilę, bo właśnie widzisz... Nie, nie. No dobra, ty aż za bardzo, może faktycznie. Ale... Ale wiesz co, ja bym chciała troszkę rozwinąć ten punkt, bo bardzo łatwo jest go wsadzić w taką rubrykę walki z perfekcjonizmem, która jest teraz bardzo modna. Rzeczy. To są różne rzeczy, ale mam wrażenie, że dla osób wysoko wrażliwych niestety to jak to trafi na taki grunt, taki, że nie do końca znasz tą swoją wrażliwość i nie do końca ją akceptujesz, albo w ogóle jej nie akceptujesz i nie znasz tego pojęcia wysokiej wrażliwości, to możesz mieć poczucie, że cały świat ci mówi, zrobione jest lepsze od doskonałego, zacznij już pokazywać. Chcesz sumiennie dokładnie zrobić, tak. A ty po prostu chcesz sumiennie i dokładnie zrobić, nawet nie, że perfekcjonistycznie. Bo zwracasz uwagę na szczegóły. Nie. Ty po prostu ale dzięki chcesz... temu większość rzeczy, których się podejmujesz, jest naprawdę dobra. I to też można poznać wysoko wrażliwą osobę. Tylko my też jesteśmy tym. Często sfrustrowane, bo my potrzebujemy na to czasu też, nie? Tak, potrzebujemy na to czasu. No, ale myślę, że to jest... To odróżnia te osoby wysoko wrażliwe od... No od takiego wzorca kulturowego, takiego wiesz, już teraz szybko musisz robić, tak, bo ja się na tym złapałam, że szłam bardzo często w te takie różne kursy, czy obserwowałam osoby, które są takie niewysoko wrażliwe. I dla których rzeczywiście liczy się ten... Juchu do przodu. Taki efekt, taki najszybszy z możliwych, tak? A ja odkryłam, próbując się do tego dostosować, że to nie jest moje po prostu, no. Że nawet jak ja osiągnę, no i co z tego, żebym zarobiła kupę kasy na czymś, co zrobiłam, nie mówię, że byle jak, ale tak, że no, ty byś to nie było przemyślane, niuanse, to nie było wartościowe, taki... że mi... To, co dostałam za to, nie zrekompensowało tego, bo dla mnie to wgłębianie się i wchodzenie i robienie czegoś w taki sumienny, zdrowo sumienny sposób, bo oczywiście perfekcjonizm to jest inna rzecz, to co mówiłaś. I to nie chodzi o to, żeby odwlekać na nie wiadomo kiedy, tak? Ale mi to daje ogromną satysfakcję i z tego czerpię źródło satysfakcji. No właśnie to jest ta sumienność, nie? Żeby tak dokładnie, nie omijając czegoś dla terminu, tylko tak rzetelnie wszystko robisz i no jak widzisz te właśnie niuanse i szczególiki, które wiesz, że trzeba zmienić, no to ty sumiennie to zmienisz, nie? Bo wiesz, że tak. Widzisz to, po prostu to dostrzegasz. 11. Łatwo mnie przestraszyć. Coś, czego musiałam naprawdę konsekwentnie uczyć mojego męża, że nie może nigdy zachodzić mnie od tyłu. O, ja mam to samo i jeszcze się nie nauczyłam. I on nie był w stanie tego pojąć zawsze, albo wręcz złośliwie nieraz tak od tyłu właśnie tak podszedł i tak, wiecie, złapał mnie jakoś w pasie czy coś, bo wiedział, że się wystraszy i jego to bawiło. Nie był nigdy w stanie zrozumieć, czemu się wściekam, że ja nie mogę mieć biurka tak ustawionego, że plecami do drzwi będę przy nim siedziała. To aż tak? Aż tak. I to nie chodzi o to, że ja się wstydzę, że ktoś zobaczy, co mam na monitorze, bo on nieraz tak, a co ty tam w takim razie robisz, że tak się boisz, że ktoś podejdzie i zobaczy. Nie, ja się boję, że właśnie ktoś mnie przestraszy, bo mnie jest bardzo łatwo przestraszyć. Albo nieraz takie teksty, że a, chyba masz coś na sumieniu, że tak się wystraszyłaś, bo mnie jest łatwo wystraszyć, więc ludzie to tak jakby kojarzą, że ja się łatwo przestraszam. Mnie też. I najgorsze jest u mnie, jak ktoś kicha głośno. Albo nie wiem, mamy ścianę, która dzieli dwa pokoje, jest tak dziwnie skonstruowana, że moje dziecko jak ma łóżko przy tej ścianie obok i wystarczy lekko, tak wiesz, ręką machnąć w tą ścianę i po tamtej stronie nie słychać w ogóle tego. A po drugiej stronie, gdzie ja mam łóżko i mi wiszą różne obrazki, bo mam też tu biurko i tak dalej, po prostu jakby się waliła ta ściana. Ja jestem tak rozdygotana czasami, że muszę po prostu dochodzić do siebie. Ja pamiętam, jak mieszkałam kiedyś w akademiku i chciałam się wyspać, bo miałam jakiś egzamin na drugi dzień i nagle w środku nocy po prostu miałam wrażenie, że ktoś walnął czymś w moją głowę. Okazało się, że... Bo miałam łóżko przy ścianie taki od korytarza. Się okazało, że po drugiej stronie na korytarzu postanowił sobie kolega piłką do koszykówki rzucać w ścianę. Jezus, odbijać. O trzeciej chyba nad ranem, nie? A mnie to tak wystraszyło, dostałam takich po prostu palpitacji serca, że ja się w ogóle nie mogłam uspokoić, że zanim ja w ogóle wyszłam, żeby zobaczyć, co się stało, to ja się w ogóle musiałam uspokoić, że się świat nie wali.
jak go zobaczyłam, to ja nawet nie byłam w stanie się rozzłościć. Ja byłam bliska płaczu, trochę z ulgi, że to jednak nic niebezpiecznego, a z drugiej strony z tego takiego właśnie roztrzęsienia, bo mnie to wyrwało ze snu i właśnie strasznie przestraszyło. Także niestety taki punkt znajomy. A propos roztrzęsienia, punkt 12. Czuję się roztrzęsiona, gdy mam dużo do zrobienia w krótkim czasie. No trochę już to dotknęłyśmy, prawda, że my potrzebujemy pracować w swoim tempie. Bo bardzo źle się czujemy, jeżeli musiałybyśmy jakieś szczególiki odpuścić. Nie umiemy tak jakby odpuścić niektórych szczegółów, bo są dla nas ważne i wiemy, że są ważne. I chcemy być sumienne, więc presja czasu na nas działa fatalnie. I potrzebujemy właśnie sobie tak organizować czas, żeby może pewne rzeczy załatwiać rano i później mieć na przykład już cały dzień na zrobienie w swoim tempie różnych rzeczy. No ja, jeżeli mam gdzieś jeszcze coś wieczorem o jakiejś godzinie, to cały dzień czuję, że gdzieś potrzebuję na to oszczędzać zasoby, że sobie nie pozwolę na jakąś swobodną zabawę, bo a nuż za bardzo mnie gdzieś to zmęczy, wypali i później już nie dam rady. Taka się czuję cały czas w jakiejś, że muszę być w jakiejś gotowości, że muszę się kontrolować i to jest takie dla mnie niezbyt przyjemne. Takie czuwanie. Ja przez lata właśnie myślałam, że znowu, że zresztą to moje, nie wiem czy akurat w podcaście o tym opowiadałam, ale ty to znasz, mój tata miał nawet na mnie określenie takie dość, no po latach stwierdzam, pogardliwe niestety, ale wtedy nas to wszystko strasznie śmieszyło, mnie też musiało to śmieszyć. I on mówił na mnie powolniak. Jeśli ktoś, kto pamięta ten sitcom taki brytyjski o co ludzie powiedzą, tam był ten powolniak, więc on oczywiście miał tą nazwę z zupełnie innego powodu, bo był takim anglosasem po prostu obrzydliwym na bezrobociu, któremu nie chciało się nic robić. Niemniej jednak mojego tatę bardzo to śmieszyło, ta nazwa, ale to też oddawało, że jak od zawsze po prostu potrzebowałam czasu na robienie czegoś i wiele lat mi zajęło też takie odkrycie. Spotykało się to ze zrozumieniem. Tak, zrozumienie, że ja tak mam i to może być moja bardzo duża korzyść, jeśli tak sobie zorganizuję moją pracę czy działalność, żeby mieć ten czas, bo wychodzą z tego super rzeczy często, ale że nie jest to coś, co można przepracować, tak? Bo ja zawsze myślałam, że coś jest ze mną nie tak i ja muszę to przepracować, no bo cały świat jest taki na speedzie, taki szybki, wszystko, produktywność, mam wstawać o 5 rano, po prostu wieczorem już mieć gotowe wszystko. No nie jest to, wiesz, tak to, i nie to będzie. To akurat no, nie widzę tu do końca związku z tym, że przez to, że pracujemy wolniej, nie możemy wstawać o 5 rano generalnie, to możemy. Wiesz co? Nie, możemy to jest raczej inny, tak. Inny element tej produktywności. Bardziej chodzi o to, że mając tą presję, że mamy krótki czas, to nas dodatkowo jakoś tam, myślę, obciąża poznawczo, że właśnie musimy ten czas kontrolować, że nagle dochodzi nam tak jakby to, że, no, że musimy zrezygnować z czegoś, co inne osoby po prostu na dzień dobry tego nie mają, czyli właśnie widzenia różnych szczegółów i to jest taka silna kontrola w tym momencie uwagi, która spala bardzo naszą energię. Bo inni zrobią w tym tempie, bo po prostu nie zrobiliby pewnych rzeczy, które my z natury zrobimy, przez to, że robimy dokładniej, sumienniej, z większą ilością szczegółów. Ale niektórym obszarom to sprzyja, że się zrobi to dokładniej i sumiennie. Tak, tak. Właśnie dlatego to jest dobrą wskazówką, że osoby wysoko wrażliwe są na przykład idealne do jakichś prac, nie wiem, konserwowania jakichś zabytków, gdzie to trzeba wręcz po prostu, wiesz, z mozolną taką cierpliwością, uważnością, dokładnością, nie wiem, myślę, że pisanie jakichś wierszy, powieści, wręcz takie prace, można powiedzieć, w pewnym sensie żmudne, ale nie mówię w negatywnym sensie, tylko takie, których często te osoby takie rzutkie, produktywne w ogóle by nie były w stanie robić, no to są często idealne prace dla nas. Tylko musimy w tym momencie na nich już dostać przestrzeń, że nie chodzi o ilość, czy o to w jakim czasie, tylko o jakość. Ale wiesz co? Inna forma pracy jest dla nas. Zgadzam się, ale jeszcze wrócę do tej 5 rano, bo dla mnie to jest takie coś po pierwsze, że wychodziło to z tej takiej, nie wiem, dużo jest takich powiedzmy tutoriali na YouTubie, jak wstawać o 5 rano, żeby być bardziej produktywnym. I one zawsze wychodzą z założenia, że wystarczy, że sobie wmówisz, że możesz spać 5 godzin, a nie 8 i na pewno tyle możesz. I one mnie gdzieś frustrowały, bo ja próbowałam takiej metody, a to też wynika z wysokiej wrażliwości, że jak jestem niewyspana, to po prostu nic nie działa.
i ja sobie tego nie wmówię, więc nie było to nigdy takie powiedzenie, że masz tyle czasu, ile chcesz, żeby zrobić to, co chcesz, tylko że liczy się to, jak dużo zrobisz. No to tak, no to jest inna rzecz. Takiej kultury, wiesz, osiągania. Można wstawać wcześniej rano, ale pod warunkiem, że odpowiednio wcześniej się położysz, bo ja uważam, że absolutnie trzeba się dalej wyspać, nie? Okej. Gdy ludzie nie czują się komfortowo w miejscu, w którym przebywają, zwykle wiem, jak temu zaradzić. Ty też masz tam w nawiasie do powiedzenia? Tak, przez zmianę oświetlenia, przestawienie foteli i tak dalej. To ja powiem tak, nie do końca mam coś takiego, że ja wiem, jak temu zaradzić poprzez aranżację wnętrz, bo ja nie mam moim zdaniem smykałki do aranżacji wnętrz. Na pewno odpowiadam tak w tym aspekcie, że ja w ogóle wyczuwam, że ludzie się czują niekomfortowo. Ja na przykład bardzo często mam coś takiego, że komuś dam poduszkę, albo przykryję kocem dzieci, jak widzę, że może być im trochę chłodniej, czyli w taki sposób. Po pierwsze wyczuwam błyskawicznie, że ktoś jest jakiś nieswój, że jest mu niewygodnie, że może jest mu zimno, że może jest głodny i w ten sposób zaradzam, no ale ja akurat nie mam czegoś takiego, chociaż nie, oświetlenie rzeczywiście, może się śmieję, że ja bez przerwy wieczorem zmieniam oświetlenie, że ja bardzo często przygaszam, gdy wiem, że dziewczynki już do wyciszania są, że lubię świeczki, no ale już przestawiane foteli u mnie raczej nie ma. Czegoś takiego nie, kojarzę, żebym kiedykolwiek coś takiego miała, że komuś przestawię mebel, żeby było wygodnie. Właśnie ten punkt zawsze też tak do momentu, jak się nie pojawia ten przestawiony fotel, to tak zawsze myślałam, tak, ale myślę, że jest to jakaś forma, nie wiem, archaiczna trochę. Ja mam to samo, natomiast dla mnie to jest punkt, na którym bardzo mocno jakby pracuję, bo wiem, że tu jest ten punkt, w którym potrzeba jakby przekierowywać tą uwagę na siebie, bo ja chyba często też projektowałam, że innym jest źle, więc trzeba im pomóc, a tak naprawdę robiłam to kosztem tego, że to ja czasami musiałabym swój fotel przestawić i zmienić oświetlenie. To jest fajne, albo jeszcze jest druga rzecz, że czasem my możemy projektować, czyli nam się wydaje, że komuś jest niewygodnie, bo nam jest w danym momencie niewygodnie. A to jest, mam taką osobę w rodzinie. Komuś jest chłodno, bo to nam jest chłodno. I to my z siebie powinniśmy wtedy okryć, a nie okrywać wszystkich naokoło. Mam taką osobę w rodzinie, nie będę wymieniać jaką, ale to są takie boje właśnie a propos rad na temat dziecka, bo jej na pewno jest zimno. I ja w tym momencie zawsze tak się śmieję, bo myślę sobie, kurczę, akurat ona to jakby jej było zimno i to jest pierwsza, co sama się ubierze. Myślę sobie, może to komuś innemu jest zimno. Czytasz kolejne? Tak. Irytuje mnie, gdy ludzie wymagają ode mnie zrobienia zbyt wielu rzeczy jednocześnie. No bardzo. To jest trochę to z tym ilością czasu i tak dalej. No. Ja jako ten powolniak to już byłam spocona wręcz fizycznie. Z głębią przetwarzania, o której będziemy mówić, że my się skupiamy bardzo i bardzo głęboko wchodzimy w jedno zagadnienie, więc bardzo głębokie wchodzenie naraz w kilka zagadnień to już jest mega obciążenie poznawcze. Osoby, które tak troszeczkę bardziej po płyciźnie idą, że tak powiem, zastanawiając się nad różnymi rzeczami, mogą kilka rzeczy naraz żonglować, że tak powiem, nie? A one częściej i tak powiedzą, że nie mogą, paradoksalnie. No, to swoją drogą. Bo one są drogą, takie, nie będą wymagać od siebie, żeby to było możliwe. Ale ten punkt właśnie jest dla mnie na przykład tym punktem, gdzie opiekowanie się małym dzieckiem mnie przerasta, wiesz? Bo przy małym dziecku bardzo często, przynajmniej dla mnie, się pojawiało takie, wiesz, kilka pożarów naraz. Bo pieluszka, bo nakarmić, a jak nakarmić piersią, to jeszcze przecież ja muszę się ubrać, usiąść i już cała kaskada. Dokładnie. Bardzo dbam o to, by unikać pomyłek czy zapominania o czymś. Tak, dbamy. I tu też znowu jest ta granica cienka, nie? Że albo to uznamy i wiemy, z czego to wynika, albo się nagle martwimy, że jesteśmy perfekcjonistami, nie? Tak, no to jak ta sumienność, to ja też to mam. Unikam filmów czy programów telewizyjnych pokazujących sceny przemocy. No ja bardzo. Bardzo. Horrorów nie cierpię. No ja też mam. Ja na tyle intensywnie przeżywam różne emocje w życiu, że dokładanie sobie jakichkolwiek... No wiadomo, czasem chętnie obejrzę film, w którym się wzruszę, lubię komedie romantyczne, ale generalnie przemocy nie cierpię oglądać, bo to jest dla mnie naprawdę takie trudne. Ja też nie cierpię i też nie cierpię horrorów i powiem tak,
Jak byłam mała, dosłownie, nie wiem, miałam 7 lat, 8, pamiętam, moja mama, mieliśmy jeden pokój. I moja mama strasznie lubiła wszystkie straszne rzeczy. Nawet jak byłam jeszcze mniejsza, nie wiem, no nie chcę z bajek opowiadać, bo przecież telewizory wyszły tak, no nie, jak miałam roczek, ale to był ten początek, kiedy mieliśmy pierwszy telewizor, ale pamiętam, była taka seria bajek dla dzieci, którą moja mama uwielbiała. To się nazywało Bajarz. Siedział taki krogulec pogarbiony na początku przy kominku w takim bujanym fotelu i opowiadał takie straszne historie dzieciom, wiesz, takie podkręcone bajki braci Grimm po prostu. Ja się tak bałam tego, tak się bałam i tak to przeżywałam, a wszyscy naokoło świetnie się bawili i bawili się jeszcze świetnie kosztem tego, że ja się tak boję i coś jest ze mną nie tak. I bardzo długo i myślę do dzisiaj jeszcze nad tym mocno pracuję, żeby sobie powiedzieć, że to jest okej, no ja się boję bardziej i nie znaczy, że jestem jakaś gorsza, nieprzystająca. O, to jest chyba taki ważny moment, żeby powiedzieć coś, co już od któregoś tam pytania mi przychodzi do głowy, że generalnie o wysokiej wrażliwości no jest teraz troszeczkę głośniej. Przynajmniej jak jest się w środowisku rozwojowym, no to częściej można się spotkać wreszcie z artykułami na ten temat, z badaniami. Ale też się już pojawiają takie przeciwwagowe, że tak powiem, argumenty, że to się robi wygodną wymówką. Że teraz wiele osób mówi, że a, bo ja jestem wysoko wrażliwa, to ja mogę. Tylko, że to jest właśnie bardzo ważne, żeby sobie sprawdzić, czy to ktoś wykorzystuje na zasadzie, to teraz wszyscy się po prostu do mnie dostosowujcie i noście mnie jakoś, nie wiem, na rękach i się ze mną, jak to się mówi, cackajcie. Czy chodzi o takie bardziej zdrowe podejście, że słuchajcie, ja was szanuję i po prostu ja chcę, żebyście mnie też szanowali. Bo prawda jest taka, że osoba niewysoko wrażliwa też na pewno są rzeczy, których się wystraszy. Tak. I jakoś absolutnie dla niej jest naturalne, że wszyscy powinni to zrozumieć. Więc ja uważam, że tak jakby ruch na rzecz wysokiej wrażliwości powinien przede wszystkim w tym kierunku zmierzać, żebyśmy my rzeczywiście, nie chodzi o to, że my chcemy epatować jakoś strasznie, że teraz nagle cały świat ma się tak strasznie do nas dostosować, bo tak nie będzie, bo jednak no, jakoś to jest zrobione, że świat jest dla większości. Ale my też jesteśmy potrzebni i Elaine Aron w tej książce świetnie pokazuje, że generalnie wśród gatunków zwierząt zawsze pewien procent ma wysoką wrażliwość. To nie jest tylko ludzkie i to służy czemuś. I te osobniki są często tymi, które jako pierwsze alarmują przed niebezpieczeństwem, mają różne role, że tak powiem. Taki doradca. I my też mamy pewne role, tak. Tylko ważne jest, żeby postawić po prostu pewne granice. Nie chodzi moim zdaniem rzeczywiście o to, żeby szukać sobie wymówek, bo uważam, że my generalnie musimy rozwijać, jakby nie patrzeć, tą wrażliwość, właśnie tą empatię, bo nierozwijana często idzie niestety w jakimś takim też infantylnym kierunku albo bardzo wycofaniowym, ale w pewnych momentach trzeba rzeczywiście stanowczo postawić granice, bo jak właśnie słyszę o takim wyśmiewaniu, takim właśnie ironizowaniu, to jest po prostu okrutne. Tak, no. Każdy ma prawo się bać. I to, że my się boimy rzeczy, których oni nie rozumieją, to nie zmienia faktu, że my się boimy. I śmianie się z kogoś, z jego lęków, z tego, że się boi, jest po prostu okrutne. Właśnie widzisz, i ja wyrosłam też w takiej kulturze wyśmiewania się. Zresztą to mi dało moje ogromne pokłady poczucia humoru, tak, którym się wspieram i które mnie wspiera w jakichś tam dziedzinach życia, więc zawsze są te dwie strony. Natomiast nie wiem, 2-3 lata temu ktoś mi uświadomił, że dzieci nie mają poczucia humoru i dla dzieci to jest bardzo okrutne. I ja w pierwszym momencie przeżyłam autentyczny szok, bo ja nie byłam w stanie tego zrozumieć, że to może mogło być coś, czymś okrutnym. Jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałaś a propos tych artykułów, które się pojawiają. Ja na wiele może nie trafiam, ale na coś takiego trafiłam. To był taki, widać było artykuł głównie pod SEO napisany i to przez kogoś, kto nie jest wysoko wrażliwy. I tak mnie rozzłościł ten artykuł, bo on był napisany takie 15 cech, które musisz zauważyć, czy jesteś wysoko wrażliwa. Ale on był taki napisany z pozycji dominacji. My normalni i wy nienormalni. I może te rzeczy też tak mnie bardzo mocno na nich wyrosła ta potrzeba, żebyśmy nagrały te już dwa odcinki. Bo jednak myślę, że o wysokiej wrażliwości
mogą i potrzebują rozmawiać głównie osoby wysoko wrażliwe. Jeśli one będą zdrowo i fajnie się czuły w tym wszystkim i potrafiły sobie urządzić świat, no bo umówmy się, my potrafimy sobie to wymyślić, jak to zrobić. Nikt nam nie musi doradzać. Naprawdę, w tym jesteśmy bardzo mocni. I jak sobie to zrobimy i będziemy siebie wspierać nawzajem w takim, też nas jest 20%, to nie jest jakiś ułamek. Umówmy się, środowiska LGBT, które walczą bardzo głośno o swoje prawa, to jest naprawdę mikro ułamek tego, gdzie się plasują ludzie wysoko wrażliwi na przykład. A my się gdzieś plączemy, kryjemy się z naszą wrażliwością, wstydzimy się jej, sami sobie umniejszamy właśnie wmawiając, że coś jest z nami nie tak, gdzie moglibyśmy być zupełnie normalnie takim zdrowym elementem społeczeństwa, który ma takie, a nie inne cechy. Tak, plus uważam, to jest tylko i wyłącznie moje osobiste zdanie, nie opoparte jakimiś dowodami, niczym takim, że niestety świat i tak będzie musiał się dostosować do wymogów wrażliwych ludzi, bo ogrom autystyków, których się pojawia i cała nowa kategoria jakby ludzi, którzy są, reagują bardzo, bardzo mocno na różne bodźce. Wydawałoby się tylko takie zewnętrzne jak światło, hałas i tak dalej, ale nie wiemy jak jest naprawdę. Sugerują, że nasze przestrzenie i tak będą musiały się do bardziej wrażliwych ludzi dostosować. No i w takich rozwiniętych krajach już się słyszy, że są supermarkety, które w pewnych godzinach wyłączają muzykę, przygaszają światło, by mogły wtedy przyjść zrobić zakupy osoby, które nie są w stanie w wielkich domach towarowych, w hałasie, w ogromie kolorów spokojnie robić zakupów. I tak, to jest więc, bardzo dobrze. Więc myślę, że też przebodźcowaliśmy naszą kulturę już do poziomu, w którym pojawiają się nowe choroby, ale też osoby standardowo wrażliwe też sobie średnio z tym radzą, tak? Tak. To taka długa dygresja. No to, ale myślę, że ważna, bo na koniec może znowu nas czas pogonić i nie powiemy, a wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby padło. Odczuwam nieprzyjemne pobudzenie, gdy wokół mnie dużo się dzieje. No to ja tak mam. Tylko no ty tak masz. Powiem, bo ja zazwyczaj jestem pobudzona i ja nie umiem powiedzieć, czy tak mam, czy nie, bo ja lubię się czuć pobudzona czasami. Ale nie wiem, może jeszcze nie umiem tym Ale zarządzać. To powiedz, jak to u mnie wygląda, że wiesz, że tak mam, bo to może właśnie komuś też unaoczni, czy no bo na przykład, mogę przykład podać. Pamiętasz, jak no kiedyś się spotkałyśmy, ja o czymś mówiłam, zaczęłam się emocjonować, coś mnie zaczęło bulwersować, tam denerwować. I w pewnym momencie ty spojrzałaś i mówisz, ty jesteś nadmiernie pobudzona. Zobacz, moje dziecko już płacze od tego. Ona też jest wrażliwa, też to wyczuwa. A ja... Pamiętam, faktycznie. Po czym wyszłyśmy i ja dalej jadę na tym wszystkim i wyciągnęłam sobie Prince Polo, które miałam w torebce, a ty mówisz, zobacz, jesteś już tak pobudzona, że musisz sobie cukru dodać. Co mnie już tak podkurwiło, krótko mówiąc, ale widzisz... I ja miałam ochotę, jakby mam coś takiego, że ja lubię być pobudzona. Ja bardzo lubię być entuzjazm. Mnie to niesie. Mnie to niesie jak taka fala. I po prostu ja to jest jak z tymi koncertami rockowymi. Jest taka część mnie, która jest poza całą tą wrażliwością, taką energiczną, działającą, porwaną babką, która po prostu jest, wiesz, jak gitara elektryczna. I w tym momencie naprawdę się poczułam, że miałam ochotę ci dać w twarz, bo nie jestem żadna pobudzona, tylko po prostu weź na jakieś fale wejdź, bo jest temat. I Prince Polo też jest dla ludzi, no nie demonizujmy tego. No ale ja nie demonizowałam wafelka, tylko to, że musiałaś po niego sięgnąć, bo tyle energii zużyłaś na to pobudzenie, które miałam wrażenie, że ci nie służy, bo ten temat miałam wrażenie, że tylko ci... Ale widzisz, i to pokazuje, że może mi to nie służy, ale ja te emocje tak jakby... mi to aż tak nie przeszkadza, bo mam potem te dołki, zjem sobie Prince Polo, jakby lubię te amplitudy chyba. Nie wiem, tak się przystosowałam. No a ja rzeczywiście czułam nieprzyjemne pobudzenie, tak jakby... Wokół a tego tobie już to, napięcia więc... i moje dziecko też, więc tak jakby chciałam... Nie wiemy, twoje dziecko nie potrafiło się na ten temat, bo ale, chciało z wewnątrz wyjść na to. Ale ja pamiętam tą sytuację, nie? Ona czuła to napięcie tak samo jak ja.
Głód wywołuje u mnie silną reakcję, tak, że tracę koncentrację, czy pogarsza mi się nastrój. Tak, 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 tak. Mega. Ja no tak ja noszę mam. Przy sobie Jezu, jak poro. Jestem głodna. No widzisz, ja właśnie nie wyrobiłam sobie takich odruchów, bo to jest jakiś nawyk pewnie, nie? No ja generalnie rzeczywiście spada mi nastrój, idę w stronę nerwowości, gniewu, po prostu rzeczywiście łatwo mnie rozdrażnić i to samo widzę u moich dzieci, w sensie, że ja cały czas edukuję moją starszą córkę, że nie kochanie, nikt ci nic nie zrobił, świat się nie zrobił nagle zły, ty jesteś po prostu głodna, bo ona nie umie sobie właśnie tego wytłumaczyć, że to coś, co sprawia, że jest teraz pełna niepokoju, to jest głód i w tym momencie trzeba zjeść, a nie rozwiązywać problemy wszechświata, tak, które nawet nagle jest się takie, ujawniły. Zobacz, a jest nawet takie angielskie powiedzenie, a hungry man is an angry man, czyli że ten głodny człowiek jest zdenerwowany. Czyli tam jest dużo wysoko wrażliwych chyba, skoro... Myślę, że w Wielkiej Brytanii oni są tacy trochę przyflegmieni. Ale czy my jesteśmy przyflegmieni? Okej. Zmiany w moim życiu wytrącają mnie z równowagi. No raczej lubimy rutynę, lubimy przewidywalność, bo wtedy nie musimy tyle zasobów spalać, a każda zmiana no, wymaga znowu uwagi. My się znowu skupimy na wszystkim, nic nie pominiemy, więc po prostu jest to ogromne zużycie energii i zasobów, więc... Chociaż ja z tym punktem miałam taki duży znak zapytania, no bo z drugiej strony zmiany są nieuniknione. Tak, no ale nas wytrącają w sensie, że tak. No, jak się da unikać, no to lepiej unikać, bo nas to zawsze więcej spali, nie? I ja muszę ci powiedzieć, że na przykład w tym punkcie bardzo mi tak koi to podejście takie mindfulnessowe, medytacyjne, które się bierze z tych takich buddyjskich korzeni, można powiedzieć. Bo tam się w taki dość łagodny sposób jednak trenuje to patrzenie na to, że wszystko płynie, zmienia się, że zmiany są nieuniknione i lubię jakby w taki bardzo łagodny sposób się ku temu jakoś oswajać, nazwijmy to. Zauważam i cenię sobie delikatne czy wysublimowane zapachy, smaki, dźwięki dzieła sztuki. No ja bardzo i nawet to chyba mówiłam akurat między nagraniami, że jak z mężem czasem na degustację win chodzimy, czy byliśmy na jakichś szkoleniach, to bardzo często słyszałam, że powinnam być sommelierem, że rzeczywiście ja wszelkie takie niuanse wyczuwam i w ogóle lubię takie bardzo właśnie wysublimowane rzeczy. No ja mam to z zmysłów. Ja mam to z dźwiękami, z dziełami sztuki. Właśnie ja nigdy tego nie miałam z zapachami, ze smakami. Miałam takie pospolite smaki wręcz. Ale myślę, że to jest połączone też z zapachem. I nigdy nie sądziłam, że na przykład bycie wrażliwym na sztukę może też być pewną formą odczuwania, no nie? No to jest, bo, ale sztuka też pobudza zmysły, nie? No tak, zmysły, tak, dokładnie. Ważnym priorytetem jest dla mnie takie ułożenie sobie życia, by unikać sytuacji denerwujących i rozstrajających. No zdecydowanie. Tak. Bardzo. Bardzo i myślę, że ten punkt aż jest takim, może być taką afirmacją i zaleceniem. Który się właśnie ja często pomijam, że niby tak na koniec, tak, jestem taka wrażliwa, o rany, muszę zacząć coś zmieniać, po czym jak przychodzi do priorytetów, to się pakuje czasem w sytuacje denerwujące i rozstrajające, jak wiesz. Kiedy podczas wykonywania zadania muszę z kimś rywalizować lub jestem obserwowana, bardzo się denerwuję i radzę sobie o wiele gorzej niż normalnie. Tak, ja też. Nie cierpię rywalizacji, nie cierpię być właśnie... O Jezu, jak ktoś mi patrzy na ręce, to ja wszystko schrzanię. A to też jest to, ile razy ja mówiłam mężowi, nie patrz jak kroję, nie patrz jak gotuję. Bo czułam się po prostu z tym beznadziejnie. Po prostu, no ale przecież ja nie wiem, nie oceniam. Nieważne, nie patrz mi na ręce. Ja mam to samo. Wychodziłam do drugiego pokoju i mówię, jak zrobię, to ci dam. Ale widzisz, ale to się też pojawia w takich, bo na przykład ja mam coś takiego, jak mi coś z rąk wypadnie, rozsypia się na przykład i muszę pozamiatać albo posprzątać. Wtedy jak mój mąż przychodzi, to aż ja jestem agresywna. Jestem agresywna i niemiła właśnie takim, co się przyszedłeś patrzeć. I to są takie, wiem, już rozgryzłam, że to są takie momenty, gdzie mi się tam nakłada to, że mnie wyśmiewano jako dziecko i właśnie, że mi wypadano, też się ze mnie śmiano, że ja to zawsze się przewrócę, gdzie bym nie szła. I moja córka też tak ma i też taka jest, więc mega z tym walczę, żeby nie powielać tych schematów.
I co jest ciekawe, na przykład tutaj bym chciała powiedzieć, bo jest też ta koncepcja tej choroby takiej sensorycznej. Nie, nadwrażliwość bodź. Kurczę, zapomniałam teraz nazwy, ale jest taka choroba wśród terapeutów dla dzieci modna bardzo. Cała integracja sensoryczna opiera się na dostymulowywaniu dzieci i temu, że jak one są właśnie takie fajtłapowate, to trzeba je dostymulowywać, żeby one się ubodźcowiły. Tak, są wysoko wrażliwe. I właśnie to było dla... I nie to jest chcą dla mnie stymulowania. Tak, i to jest dla mnie ciekawe, bo mam terapeutkę od mojej córki, która myślę, że jest bardzo wrażliwą osobą. Moja córka, ale myślę, że ta terapeutka też, tylko to tak sobie nie chce się do tego może sama przed sobą przyznać. I ona bardzo ciśnie nas na te ćwiczenia z tej integracji sensorycznej. I oczywiście nie przeczę, bo to jest fajne, że można pewne rzeczy rozwijać, ale z drugiej strony zastanawiam się czasem, gdzie jest ta granica i gdzie potrzebujemy też zaakceptować, że to po prostu będzie wrażliwa osoba. No to ja mam jeszcze tylko jedno pytanie. Czyli mam wrażenie, że w dzieciństwie rodzice lub nauczyciele postrzegali mnie jako wrażliwą czy nieśmiałą. No to mnie nie jako nieśmiałą, ale na pewno jako strasznie wrażliwą. Wiecznie słyszałam, że jestem przewrażliwiona, że się za bardzo wszystkim przejmuję, że mam emocje na twarzy, że wszystko po mnie widać. No masakra, ale generalnie z wielkim współczuciem, politowaniem i że jak ja sobie poradzę w życiu i że muszę schardzieć, że ludzie mnie wykorzystają, no i tak dalej. Także absolutnie tak. Widzisz, a u mnie nie traktowano mnie ani jako osoby wrażliwej. Jako nieśmiałą może trochę ja siebie traktowałam, ale głównie traktowano mnie jako fajtłapę, niedorajdę, strachliwą, powolną, więc jakby wszystkie te elementy wrażliwości... Nie nazywano tego wrażliwością, dlatego ja przez lata w ogóle nie nazywałabym siebie wrażliwą osobą. I co jest ciekawe, ja mam taki, potrafię mieć w kontakcie z innymi ludźmi, myślę, że wysoko wrażliwe osoby jakby widzą we mnie wysoko wrażliwą osobę. Ale niewysoko wrażliwe osoby w ogóle we mnie nie widzą wrażliwej osoby na pierwszy rzut oka. Bo ja bardzo się potrafię przystosować, spiąć poślady za przeproszeniem po prostu i być szybka, rzutka, bardzo energiczna. My generalnie potrafimy, tylko to nas po prostu dużo kosztuje, nie? Bo my właśnie umiemy wyczuć, nie? Że co jest potrzebne, co jest przydatne, tak. Co na kogo jak działa, więc my często wręcz tą naszą cechą się posiłkujemy, żeby się dostosować, tylko że zapominamy, że w dłuższej perspektywie to nam nie służy. Tak, i powiem Ci, dlaczego też o tym mówię, bo jak się trafia na taką, powiedzmy, pomoc psychologiczną czy rozwojową, czy w ogóle materiały rozwojowe, które nie są konstruowane przez wysoko wrażliwe osoby, tylko są konstruowane przez standardowe osoby na potrzeby standardowych osób, które mają standardowe, nazwijmy to, problemy, to bardzo łatwo jest wpaść w taką pułapkę wchodzenia w tą swoją skórę tej dopasowującej się osoby. I przez pierwszy czas to działa, to motywuje, taki jest aż zalew takiej dumy. W końcu ktoś mi wytłumaczył, jak ten cały świat działa. No w końcu rozumiem, mam nie rozkminiać, szybko robić, mam po prostu się skupić na celach. Najważniejsze to ile mam zarobić, jak to ma być zrobione w 5 prostych krokach. No wow, w ogóle dlatego te 5 prostych kroków tak działa chwytliwie, bo my sobie myślimy, bo my mamy 50 prostych kroków, tak? Ale my sobie myślimy, wow, w końcu to jest proste, rzeczywiście, to brzmi logicznie, tylko potem zaczynają się schody, bo się okazuje, że po drodze znowu są te same problemy, odpalają się jakby te same problemy pod tytułem, kurczę, ja bym tu jeszcze... A to można, to ma potencjał, to można porobić. Ta grupa wsparcia w tym kursie jest zaliczna, mnie to przebodźcowuje. Albo w ogóle... Gubię się w tym. Czemu muszę z social media korzystać? Tak, czemu grupa na Facebooku? Żeby się nauczyć tych 5 kroków. Czemu grupa na Facebooku? A czemu ja mam teraz obserwować, wiesz, mnie to drenuje, ja pracuję nad czymś swoim, a tu mam teraz czytać innych ludzi, przejmować się tym, wchodzić w te niuanse, wspierać ich. I to jest dla mnie bardzo ważne i dlatego chciałyśmy też to nagrać. Ja wiem, że ty się nie reklamujesz nigdy, ale ty jak stricte pracujesz z ludźmi wysoko wrażliwymi. I ja pamiętam, że dla mnie moment przełomowy taki był
w takim rozwoju osobistym, gdzie poznałam ciebie i zaczęłam z tobą pracować. I w końcu to do mnie dotarło po prostu, że ja się nie muszę dostosowywać do całego świata, nie muszę sobą gardzić i tymi częściami wrażliwymi, tylko mogę po prostu celebrować tą wrażliwość i w końcu zaczęłam odróżniać te rzeczy, które mi pomogą rzeczywiście się rozwinąć i to, co mi zaszkodzi. To mówię teraz z głębi serca, nie planowałam takiej reklamy, ale po latach ci się należy, Gosia. Dziękuję. No, jako że się nie reklamuję, to przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej. Bo jeszcze bardzo chciałam powiedzieć, że w ramach, że diagnostyka z tego testu to jest jedno, że jeżeli się odpowie według autorki na ponad 12 pytań, tak? To się chyba tak samo u mnie udziela. Tak, czekaj, bo już zamknęłam, ale rzeczywiście jest to tutaj klucz. U mnie co najmniej 12. 12 lub więcej razy. Tak, to jest się raczej na pewno osobą wysoko wrażliwą. No i ja tutaj mam praktycznie wszystko na tak, więc dla mnie to w ogóle nie było wątpliwości, ale jeszcze wymienia autorka takie 4 kluczowe aspekty zachowania, które są ujęte w tych pytaniach, tylko nie wprost, ale można jeszcze z ich poziomu się zastanowić, czy faktycznie, tak żeby się upewnić, zwłaszcza jeżeli jesteście na granicy, jeżeli macie 12-13 na tak, więc nie jesteście pewne, czy jesteście, czy nie. Od razu też tu zaznaczę, Elaine zawsze mówi, tak po koleżeńsku sobie powiem, doktor Elaine Aron, że nie ma w sumie czegoś takiego, że jest się bardziej lub mniej wysoko wrażliwym. Wysoko wrażliwym albo się jest, albo nie. Więc jeżeli macie takie 12-13 punktów i nie wiecie w tym momencie, czy jestem, czy nie jestem, no to warto się zastanowić, czy w waszym zachowaniu przejawiają się takie 4 rzeczy. Pierwsza to jest głębia przetwarzania, która polega na tym, że przed przystąpieniem do jakichś działań obserwujesz, zastanawiasz się długo, że generalnie tak głębiej, czujesz, że głębiej wszystko analizujesz niż inni. I nie zawsze też musimy być tego świadomi. Czasem właśnie to inni nam zwracają uwagę, że za długo coś analizujemy, że za bardzo rozpatrujemy wszystkie możliwe, że dzielimy włos na czworo, to jest takie charakterystyczne, że dłużej podejmujemy decyzje, dłużej się zastanawiamy nad odpowiedzią i to wcale nie musi wynikać z tego, że my nie znamy odpowiedzi, tylko my zawsze jeszcze musimy rozpatrzyć wszystkie za, przeciw i to zależy. My bardzo często mamy coś takiego, że nie ma jednej łatwej odpowiedzi naszym zdaniem, że wszystko zależy i tym się właśnie często charakteryzujemy jako osoby wysoko wrażliwe w aspekcie tej głębi przetwarzania informacji, więc jeżeli coś takiego macie, jeżeli często czujecie, że nie jest tak, że nie znałam odpowiedzi, tylko nie byłam pewna, w jakiej formie mam to powiedzieć albo co konkretnie ktoś chciał usłyszeć, bo przecież jest tyle aspektów tego zagadnienia. Tak. No to jest takie coś. A potem nas wyprzedzają ludzie, którzy na szybko znali odpowiedź i tak, zbierają tak. Brawa. Dokładnie. Przestymulowanie, czyli jeżeli właśnie często nam się zdarza takiego doznawać przesytu właśnie hałasami, dźwiękami, kolorami, jeżeli nie lubimy właśnie tych sklepów, gdzie jest wszystko takie pełne, jeżeli nie lubimy kolorowych placów zabaw, a wolimy takie stonowane z mniejszą ilością różnych na przykład kolorów, no to też jest właśnie taki element. No też to przestymulowanie wiąże się z tym, że wszystkiemu więcej uwagi poświęcamy, więc po prostu my widzimy każdy szczegół, więc jak jest ich bardzo dużo do zobaczenia, no to chcąc nie chcąc jesteśmy tym bardziej zmęczeni. Więc jeżeli właśnie widzimy, że jesteśmy znacznie bardziej zmęczeni po imprezie niż nasi znajomi, jeżeli ktoś nam zwraca uwagę, że właśnie bardzo szybko tak jakby, że na przykład po rozmowie z przyjaciółmi niektórzy są podbudowani energią, że ich to rozkręca, a my na przykład czujemy, że o Jezu, jak jestem wydrenowana, to prawdopodobnie dlatego, że my nie tylko uczestniczyliśmy w rozmowie, my obserwowaliśmy mimikę, my czytaliśmy między wierszami, my obserwowaliśmy wszystkich naokoło poza rozmówcą, zwracaliśmy uwagę na temperaturę, na każdy mikrodźwięk. Więc nas to przebodźcowuje. A jeszcze ci tu wejdę tylko w słowo, a czasami właśnie jest coś takiego, że na logikę było przecież super. I nie rozumiem tego uczucia, że jestem po prostu wypluta po takim spotkaniu. No właśnie. Emocjonalna reaktywność to jest taki trzeci aspekt tego zachowania u osób wysoko wrażliwych. Czyli właśnie my bardzo te emocje wyczuwamy,
kładziemy akcent na w ogóle reakcje emocjonalne w kontaktach z innymi, na więź emocjonalną, czyli właśnie nie lubimy płytkich relacji, nie lubimy właśnie small talków, gdzie często nie ma przestrzeni na emocje, prawda? Jest tylko takie po prostu pogaduszki, bo wypadamy. Albo niuanse. Tak, my chcemy wejść głębiej, my chcemy mieć relacje, w których po prostu te emocje się tak jakby już kontaktują ze sobą, jest to intensywniejsze, a wiadomo, że to wymaga czasu, wysiłku, żeby takie relacje stwarzać, ale to też wzmaga naszą właśnie spostrzegawczość, więc znów jest związane z tym, że w aspekcie tej reaktywności emocjonalnej my będziemy bardziej wyczuleni na każdy niuans, więc to będzie dodatkowo nas obciążało. No i właśnie my nie tylko potrafimy nazwać, co inni czują, ale my wręcz potrafimy tak jakby czuć tą emocję. I to jest charakterystyczne, że można się nauczyć w pewnym sensie empatii, właśnie można się nauczyć nazywać, co ktoś prawdopodobnie czuje, ale my nie musimy się czegoś takiego uczyć, a wręcz my jeszcze potrafimy wręcz to czuć w ciele. Mhm. No i wyczulenie na subtelności i niuanse samo w sobie, w otaczającym świecie, że my właściwie widzimy bardzo dużo zależności nawet, których inni nie widzą, powiązań, że jak to coś, to coś innego, to jest coś, co często może sprawiać, że o nas można powiedzieć, że mamy niezwykłą intuicję, bo są teorie w psychologii, które mówią, że intuicja tak naprawdę jest formą pamięci, ale takich mikroszczegółów, że my tak jakby nie pamiętamy ich samych w sobie, ale później dostrzegamy po prostu jedną rzecz, odpamiętuje nam się, że jak to coś innego, bo my widzimy właśnie różne zależności, więc my jesteśmy w stanie tak jakby coś przewidzieć nagle na parę sekund przed, bo my kiedyś gdzieś zauważyliśmy związek między jedną rzeczą a drugą, której nikt inny nie zauważył. I często Elaine też o tym pisze, że osoby wysoko wrażliwe przez to, że tak strasznie widzą te subtelności, niuanse, to mają wrażenie, że niemalże potrafią czytać w myślach, że potrafią dostrzegać rzeczy, których nie ma realnie w świecie. I to może iść już w jakimś kierunku takiej głębokiej, tak, takiej duchowości, spirytualistyki, poczucia nawet kontaktu z jakimiś rzeczami pozaziemskimi. No generalnie chodzi o to, że my naprawdę wiemy, że widzimy więcej niż inni. A to jest też, gdzieś czytałam o tym syndromie Kasandry, że często jest tak, że inni tego nie widzą, właśnie jak nie mamy też tej pewności takiej w sobie, czy takiej stabilności, to albo o tym mówimy tak nieśmiało, albo się z tym nie ujawniamy, potem się coś wydarza i mamy takie poczucie, wiedziałam, czemu nikt inny tego nie widział po prostu. I wtedy myślimy sobie, potwierdziło się, więc takie połączenie tego, żeby upewniać się w takich momentach, że wiedziałam, dla samego siebie, no bo przecież nie trzeba przekonywać ludzi, którzy nie chcą czegoś widzieć, tak? Mhm, tak. Ojej, no to myślę, że teraz już domknęłyśmy i kto ma się zdiagnozować, to się był w stanie zdiagnozować. Też poznałyście nas bardzo dobrze i to, jak silnie jest ta cecha u nas widoczna, charakterystyczna. No, dużo, dużo takich rzeczy osobistych. No, myślę, że takie dwa dość obszerne odcinki, ale myślę, że tylko dla wysoko wrażliwych. Może zaznaczymy to w ogóle w opisie odcinka. Nie, myślę, że jak ktoś zobaczy... Ktoś nie czuje tematu, niech nawet nie słucha. Znaczy myślę sobie tak, że jak ktoś zobaczy długość tego odcinka i że to są jeszcze dwa odcinki prawie 50-parominutowe, bo ja tu widzę czas, to myślę, że wysoko wrażliwe osoby będą się cieszyć, a nie wysoko wrażliwe nie będą się cieszyć. I chociaż oczywiście to jest znowu generalizacja, tak? Bo też mamy w różnych momentach różne potrzeby. Natomiast... mam nadzieję, że ten odcinek będzie takim naszym zgłębionym polem, też może prezentem przedświątecznym od nas dla naszych słuchaczek, bo tak jak mówisz, bardzo mocno się podzieliłyśmy. Trochę mi ją przypomina ten odcinek, który nagrałyśmy o książkach naszego życia, który jest dostępny tylko dla osób zapisanych na newsletter, więc jeśli nie macie jeszcze dość, a macie nas ochotę jeszcze bardziej posłuchać, tam też się pojawia książka Elaine Aron, mogę zdradzić, ale nie zdradzę, czyja jest to ulubiona książka, taka zmieniająca życie. I dajcie nam znać, piszcie do nas, bo to jest zawsze wspaniałe. Możliwość takiego pogłębionego kontaktu
szerszego. Nie ma grupy na Facebooku z wiadomych względów, natomiast profil jest, natomiast mało aktywny również z wiadomych względów. I co? Jesteśmy na wzwiązkuzżyciem.pl. Przede wszystkim czekamy na Wasze komentarze. Może się ujawnicie, czy jesteście wysoko wrażliwe, czy nie, czy chcecie w związku z tym jakieś specjalne tematy dla Was, bo jak widzicie, jest to temat, na który możemy dużo różnych rzeczy opowiedzieć. Tak, no, to jest wierzchołek góry lodowej. I bardzo chętnie się będziemy dzieliły, tak? Więc przede wszystkim czekamy na odzew z Waszej strony. Do usłyszenia. Do usłyszenia, pa. Pa. And rocks, they bind me to the soil. And step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin. And all the while, my heart is touched by a piece of twine that's knotted and tangled.